Strzałeczka, pokrowne dusze. Dzisiaj mamy trochę inny odcinek niż inne. Będziemy testować po kolei bronie i możliwości ich przerobienia. No to zaczynajmy, nie? Okej, najpierw jak je możemy przerobić? O, kolory oczywiście, pewnie tak, to już o to wiecie. No to damy, o, taki kurwa tłumik. Bo tak. Zobaczmy, co jest dalej. Zamiast wymienić sobie trochę lufę. Na dłuższą na przykład. No i też możemy pokolorować. Co dalej możemy zrobić? Dowalić rasera. Ja akurat jestem przeciwny raserom. Zdradzałem pozycję. No dobra, lunetę. Znaczy wróć, latarkę. Też możemy ją pokolorować. Ale ja to oleję jak zwykle. Dalej. Granatnik. Prawda, że broń od razu lepiej wygląda jak ma granatnik? Dobra, możemy pokolorować. Jedziemy dalej. Lunetę. Możemy sobie wybrać, jaką chcemy. Tak, moim zdaniem to najlepsza w sumie jest ta, ale wam pokażę, jak wyglądają inne. Jak mają tutaj poproszę, żeby wszyscy popatrzeć. O. Tak wyglądają wszystkie inne. Wróć, nie ta, tylko ta jest najlepsza moim zdaniem. Zresztą ja jej używam jej zazwyczaj. Pewnie widzieliście już na nie jednym filmiku. No i możemy sobie wybrać celownik, jaki chcemy do broni. I w jakim ma być kolorze? Zielonym czy czerwonym? Ja wolę czerwony, bo tak. No dobra, zobaczmy, co jest dalej do wyboru. Magazynki. Możecie sobie popatrzeć na ich proporcje. Ja tam biorę podstawowy. Co my tu mamy dalej? Możemy sobie pokolorować broń. Całutką już. Żeby była już cała, fajnie wyglądała. No nic, jedziemy dalej. Zresztą wykupimy. Taką jak jest teraz, okej, fajnie, wypad. Robię to dlatego, że po prostu mam w pizdu hajsu. Wszyscy dostali, co testują folerę tego. No i zobaczmy, jak to się testuje. No, jak widzicie, szybkość przeładowania jest też dobra. Teraz zobaczmy granatnik. Pyk. No nic, no nie trafiłem, ale teraz trafiłem. Ajajajajajajajaj. Trochę wyżej. No i fajnie. Do tamtych chyba już będzie tak czy wysoko. A już nie pamiętam, jak to się robiło. No dobra. Na odległość sobie teraz poszczelajmy. Tutaj widzicie, mamy takich dookoła typków. Headshot. 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 Łatwo się strzela do takich, kurde. No. Jak widzicie, już i dalej, trudniej, cóż, trafić. Czyli jestem rożą w tej broni. Ale to jest broń podstawowa. No to sobie palimy. Taki ma. Im dalej, tym już, kurwa, coraz gorzej jest. Ale, powiem wam szczerze, do takich map, żeby strzelać na taką odległość, jak jest teraz, to jeszcze nie ma żadnej. Ale żeby już na taką odległość strzelać, jak jest tamten, to jest na 100% nie ma jeszcze żadnej mapy. Są w sumie tylko 3 mapy na to. No dobra. Widzieliście już tą broń. Jedziemy dalej. Następna jest. Moja ulubiona broń z kombata. G36. O, gdzie ten guzik? Pokażę wam, jak ją można przerobić. Ja już widzicie, jest trochę przerobiona. Bo ja po prostu lubię G-tą. No bo lubię. No dobra. Możemy tak. Wymienić jej oczywiście podstawy. Pokolorować. No i w sumie to samo co na poprzednich. Zoom jest ten sam chyba do każdej broni. Przynajmniej u mnie jest do każdej ten sam. Więc wam więcej nie będę pokazywał. To ją przetestujmy. Okej, jedziemy. Okej, tak wygląda na krótką odległość. Teraz granatnik. Na krótką odległość. Nic się nie zmieniło z poprzednią. Oj, nie trafiłem. No, nic się nie zmieniło. No. Strzelajmy teraz na odległość. Zacznijmy od tego. Headshot. Headshot. Jak widzicie, już ma problemy z tym. To jest taka przeciętna odległość gry tutaj.
kombata. Znaczy w sumie przeciętna to jest taka, jak ten. Teraz strzelimy do kogoś dalej, na przykład do tego. No, jak widzicie, to jest tak. Dobra, wypadł stąd. Mamy następne. Famasa. Nie wiem, że wam nie będę pokazał, jak można go przerobić, bo niby po co. Od razu strzelajmy. To już granatnika nie mam. Jeżeli chodzi o Famasa, broń bardzo szybka. Przez wielu używano dlatego. Ale jak widzicie, na dalszą odległość też już ma problemy. A tamtą to już nawet nie będę strzelał. A całe magazynki zmarnuje i go nie zabije. No, tak wygląda Famas. Tutaj żadnych ulepszeń mu jeszcze nie robiłem. Taka broń w sumie dobra jest na... Jak widzicie sami. Ale prawdę mówiąc to nie snajpera, nie? No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Co my mamy dalej? Skar. No dobra, Skara jeszcze nie odblokowałem i testowałem go sam. Okej, okay, no to niech będzie tutaj. Życie, nie chcę go kupować. Przerobimy go już trochę, dodajmy mu zoom, chociaż. A, zobaczmy, co możemy ulepszyć. Kolor oczywiście można. A, zrobimy taki inny. O, taki. Można lupę wyprzedzić, tego powiększyć. Tutaj jak widzicie, co to robi, no to widzicie. Sami uważajcie, co z tym robicie, bo ja leję na to. Dobra, zrobimy teraz dla odmiany laserka. Latarkę. Dodamy mu granatnik. Dodamy mu zoom. Oczywiście mój ulubiony. Odmiany damy to, zamiast tamtego. Damy zielony. Jedziemy dalej. Magazynki, no wiecie, jak zwykle damy coś na odwal się. No i wygląd broni. Zrobimy zielony. Albo tak. No i dobra, i spadajmy stąd. Wypad. I testujmy. Okej, okay. Jak widzicie już jest latarkę dodałem. Prawdę mówiąc, według mnie to tylko zdradza pozycję latarka i laser to samo, więc ja tego nie używam nigdy. Tej broni raczej też nie będę zbyt często używał, więc... I tam lata to. Jak widzicie już jest laserek na celu. No dobra, jedziemy dalej. Tak samo co jak w Famasie. Może trochę celniejsza jest. Nie wiem czy to przez ten laser czy nie, ale ja tam lasera nigdy nie widziałem. No i to już jest chyba jego limit. Chodzi o dobrą odległość strzelania. Ale jak mówiłem, zazwyczaj to się strzela na taką odległość jak ten jest. Ten. No już odbity na tego. Więc w sumie jest dobre. A teraz strzeli mi jeszcze biegło z niego. No, tak się strzela z niego z biegu. No, w sumie taki w miarę dobra broń jest to. Ale ja i tak wolałbym już GT od tego. No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. O, lepsza broń świata, Kałach. Czy AK, no w sumie na jednym chodzi. Dobra, sprawdźmy go. Biegą, niestety musimy trochę przerobić. Co my robimy? Robimy mu dla odmiany, nie wiem. Ja się w takie jakieś kolorki nie bawię, od razu wam mówię, jak złoty, niebieski, tak to za głupotę totalną. Robimy mu taki kamuflaż. O, co my mamy dalej? Oczywiście możemy wydłużyć lufę, albo ją zmniejszyć, albo zostawić taka jak jest podstawowa. Jak widzicie, to ma te swoje rzeczy. A ja się nie będę w to bawił, zostaję przy podstawowej. No i go pokolerujemy tak tym razem. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy coś coś daje. O, coś jednak daje ten laser. No dobra. Dobra, jedziemy dalej. Latarka coś też daje? O kurwa, nawet nie wiedziałem. No dobra. Raczej ja nie lubię używać takich rzeczy jak latarki. Ja to robię tylko na potrzeby filmu. Okej.
Jak widzicie, a znowu damy zielony, for fun. A gazdynki to raczej nie zmienia w postaci rzeczy. No i pokolorujmy ją. Naszą broń. O, i tak będzie wyglądał na szkołach. No dobra, jedźmy z tym koksem. Przetestujmy go. Nie powiem. Jeśli chodzi o serię, no to na taką odległość już trochę gorzej. Jeśli chodzi o pojedyncze strzały, to trochę lepiej. Ale to już jest odległość, nie? Jakaś taka w miarę. Przeciwnie się strzela, jak mówiłem, na takiej odległości. Nie ma żadnych problemów. To też nie ma żadnych problemów. No, to jest w sumie kałach, kałach jak kałach. Granaty to jak podstawy, to podstawy. Granatnik to granatnik. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, ten strzela dalej trochę. Na pewno trochę dalej strzela. Strzelmy sobie w niebo. Ja złapę. No i złapałem. Aha. No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Co jest dalej? Snajpera. Snajpera już nieraz widzieliście na moich filmikach, to wiecie jak wygląda. Tutaj jedyna nowość jest, że można nóżki do niej dostawić. No i w sumie chyba tyle. No i zoom, rączka, lufa. Standardowo, ale pokażę wam jak to się wygląda. Tu jest przeładowanie niestety, ale zabija gdziekolwiek się trafi. Nie musimy się pierdzielić. Zawsze zabija. Jak widzicie. Albo i nie zawsze. Taką odległość nie zabija jednym strzałem? Strzelmy mu rękę. Zginął. Powstań. Power raid. Celujmy tu. No nic. Na taką odległość nie zabija każdym strzałem, ale na mniejszą już tak. Zauważcie na słowa. Na mniejszą zabija jednym strzałem. O. Trzeba jak jest większa odległość nie zabija tak. No, ale no cóż. Do niego nie da się dostawić do tej... L1 nie da się zostawić granatnika. Z biegu strzela się, no cóż, jak na załączonym obrazku. Ale ma jedną zaletę. Kilka celów naraz. Widzieliście? No widzicie, kilka celów naraz można trafić. O, teraz wam pokażę to lepiej. Maksymalnie dwa, z tego co widzę. Albo i trzy nawet. To jest chyba największa zaleta tej broni. Nieraz mi się zdarzyło zabić jednym strzałem, czterech nawet. Ale to na samym początku gry. No dobra, tyle na temat tej broni. Jedziemy dalej. Dalej jest Dragunov. No nic, testujmy go tak jak jest, bo już go przerabiałem. Największą zaletą tej broni jest szybkościelność. Jeżeli macie taką sytuację jak teraz, no to jest kurde wyśmienita do tego. Ale nie zabija jednym strzałem z takiej odległości. Dwoma. Odróżnienie od poprzedniej snajpery. Jest szybko szczelna broń. Jeżeli trafiacie często headshoty, no to się jest idealnie dla was. Tak widzicie, że na dalszą odległość jeszcze kilka razy z niej trafić. Ale przecież ta odległość walki to jest taka jak tutaj. Dwa strzały lub jeden headshot. Dobra, zobaczmy jak się strzela no scope. No jak widzicie. Teraz w ten sposób. No. Tak wygląda broń na schodu. Teraz pod kroku wam pokażę. Dosyć długo ją już bierze do ręki. To jest też wada tej broni. Ale no nic, jedźmy dalej z tym koksem. Co my mamy dalej? P90. Jeszcze jej nie kupiłem. Tak. Equipment. No ja nie chcę ich chyba jednak brać do łapy, tylko chcę ją przerobić. Okej, okay, tak wygląda P90 bez żadnych przeróbek. Dodajmy mu, nie wiem, to.
kolorek mu zmienimy na, powiedzmy, dla odmiany złoty. Tak jak używał nie będę na normalnej grze. Wtedy dodajemy mu większą lufę. Laser. Chyba laser dorzucimy. Czemu w sumie nie? Tylko na potrzeby filmu. Zoom. Do P90 raczej bym swojego zoomu nie dawał, ale dam. Bo tak. Żeby było jak w miarę normalnie. Dam czerwony teraz. Magazynki. No to magazynki to standardowa rzecz. Jak wiecie, zawsze je olewam. Zróbmy złotą broń, jak mówiłem wcześniej. O! Nie ma tam takie złota? No trudno. To będzie tak wyglądała. Ok. Jedziemy z tym koksem. No i co? Testujmy ją. P90. Szybko strzela. Na naszą standardową odległość. Już nie jest taka fajna. Ale na krótką odległość na pewno jest lepsza niż większość broni. Ale my na przykład nie walczymy na takiej, więc jak dla mnie średnia ta broń jest. Nie mówiąc do kitu. Ale znam ludzi, którzy naprawdę wymiatają z P90. Nie, po prostu nie mieliby grać jedną bronią. A tak wymiatają, nie wiem, że szok. No dobra, to tyle na temat P90. Już nie będę strzelał z biegu i tak dalej. MP5. Fani kombata poprzedniego na pewno pamiętają tą broń. Jedna z fajniejszych na początku. Może nie będę nawet przerabiał, tylko dodam jej, no cóż, celownik. Żeby był, no cóż, nie niszczyć tekstu. Dodam tylko celownik. Okej, okay, wypad stąd. Nie, żadne klipy, wpływa spierdalaj dalej po prostu. Okej, okay, no to co, testujemy ją. Jak widzicie, bardzo szybko ją przeładowuje. Broń była dobra na krótkie odległości. Na dłuższe już nie była taka dobra, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie. Ale naprawdę, na krótkie odległości to się nią bardzo dobrze grało. Lepszy był na pewno shotgun. Pamiętam na zoomowisku, jak się z nią fajnie biegało. No dobra, jedziemy dalej. Z biegu, no scope. Bez celowania. No, tak wygląda bez celowania ta broń. Okej, okay, jedziemy dalej. Wiecie, większość tutaj broni powinna się celować. Z większości broni co najmniej. Okej. Okay. M60. W Combat Arts namówiliśmy na nią Rambo Mod. Chyba wiecie dlaczego. Jak się brało ją na zombiaki, najlepiej jeszcze z G36, wróć, nie G36, no G36, tą większą, tą ciężką G36. Do tego kurwa jeszcze, jak był plecak na 3 się miało, a to jeszcze był jeszcze kurde M60, nie M60, kurwa jak się to było, G36, nie pamiętam, jeszcze taki kurwa fajny karabin był, następny będzie, to wam powiem, tu też jest, ale broń jest naprawdę fajna, tutaj na ludzi to się tak średnio sprawdza, powiem wam. Mapy są za duże na nią. Ona jest dobra na małych mapach, ciasnych mapach, gdzie jest dużo się dzieje, na przykład na flagach by była dobra. Ale to niestety nie ma flag. To mnie jeszcze nie stwierdziłem. Dobra, weźmy sobie o to. Tutaj rączkę, żeby się była stabilniejsza. Celownik, no to jak poprzednio. Chociaż do tej broni już bym tego nie brał, prawdę mówiąc. To wziąłbym już nie ten, tylko ten. Tak, żeby było bardziej realistycznie. Ale żeby nie niszczyć testu, bierzemy to. Co mamy dalej? Możemy zmienić sobie magazynki, ale zostajemy przy standardowym. No i wygląd broni. Dobra, zrobimy ją na czerwono. O! Tak jest tylko, że co, nie będę, więc mi to lata. Okej, okay, mamy już broń w łapie. To jedziemy ją testować. Nawet nie wiedziałem, że tak będzie dobrze. Nawet fajnie to wyszło. No, na dalszą odległość.
Headshot. Headshot. Zawalmy. No. O, nawet dobrze na to wyszło. Nie spodziewałem się tego. Długo przeładowuję, ale to standard. No dobra, a teraz w ruchu. Dobra. Powiem wam szczerze, podoba mi się. Naprawdę mi się spodobało granie z M60 teraz. I chyba będę jego używał standardowo. Patrzcie, jakie to celne. Ile amunicji to w sumie ma. Obrażenie ma też robnięte. Nie wiem jak wy ludzie, ale ja to kupię. Nie będę grał z M60, tylko kurde przemaluję jakoś fajniej. Ale dobra, jedźmy dalej. O, M24. Dobra, no to jest ta broń, o której wam mówiłem. Też była dobra na zombiaki. No dobra, kupmy ją. Nie ma żaden equipment. No, idziemy tylko zmienić. No cóż, zoomik. Okej. Okay. Dajemy jej zooma. No i tyle. Wypad stąd. Powiedziałem, wypad mi stąd, kurde, już. Dobra, jest. Git. I jedziemy teraz z tą bronią. Nie tak dobre jak M60, ale też dobre. Dobra, teraz zobaczmy na odległość. Okej, okay. Jak widzicie, na taką średnią odległość, jakie są teraz mapy, to jest bardzo dobra. Nie tak dobra jak M60, ale i tak jest dobra. No dobra, teraz sobie z przykustnictwa poszczelamy. No, jak widzicie, jak na załączonym obrazku. Po całości wale, jak widać. Okej, okay, no dobra, to tyle na temat tej broni. Jedziemy dalej. Shotgun. Shotgun, chyba każdy zna shotguna. Kto w to grał. Albo w poprzedniego kombatatorsa. No nic, nie będziemy go malować ani nic. Oto shotgun w końcu jest. Bierzemy i idziemy do akcji. Okej. Okay. Ale to jest w końcu shotgun, nie? Shotguna to się nie na skopie wali, tylko tak. Też do bliskich, kurde, walk. Chcemy tak, żeby to zahaczyło ich. O. Wiecie, wystarczy, że jest w tym choć trochę w kółeczku. W końcu jest shotgun. Ale jak już jest tak, to zaraz zabijmy, no to wiecie chyba o tym. To jest broń na bardzo krótkie dystanse, ale niezastąpiona na takich mapach jak, nie wiem, chyba nie ma takiej mapy, gdyby była dobra. Jeszcze takiej mapy nie ma. Dobra, strzelmy kurde z biegu. No dobra, to chyba tyle na temat tej broni, jedziemy dalej. Wiecie jak gra się chyba shotgunem. Dobra, następny mamy pistolet. Już go nie będziemy, tak jak jest. Okej. Okay. Szybko jeszcze go przeładowuję. To jest podstawowy już pistolet. Wiecie go na samym początku. Na dalsze odległości pewnie... Jak widzicie, nie no, jednak mu dorobię zooma. Zobaczę, czy się w ogóle da, no bo nie wiedziałem, no to nie sprawdzałem jeszcze. Czy da się dorobić mu jakiegoś lepszego zooma. O, dodajmy mu tego. Fajnie to wygląda, nie ludzie? Okej, okay, jedziemy dalej z tym koksem. Teraz sprawdźmy taką broń.
Headshot. Headshot. Dwa strzały w głowę, ale bardzo szybko celny. Dobre na małej odległości, gdzie nie trzeba, no cóż, scope'a mieć w ogóle. Ale tak to jest gówno. Dobra, teraz sprawdźmy tego. Dodajmy mu też, kurde, zooma, żeby nie było. Dobra, nie chcę się w sumie do tego dodawać zooma. Jedziemy teraz, tak. Chyba znacie tą broń. Fani Dzikiego Zachodu na pewno ją znają. Dobra, jedziemy. Pyk. 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 Kurwa no. Też mi to nie idzie. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Jednym strzałem zabija. To niestety na mój sprzęt trudno jest docelować. Ale zabija jednym strzałem w głowę. Jeśli się trafi w ciało, no to dwoma. Jest bardzo szybko szczelny. Przynajmniej jak się nie strzela z przybliżenia, tak to jest wolniejszy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, zobaczmy jak strzela się nim dalej. Na dalszą odległość jest strzałów. Trochę więcej. Ale jest naprawdę bardzo celną bronią. Szybko się go przeładowuje. Jeśli chodzi o pistolety, wydaje mi się, że jest lepsze od poprzednika. Dobra, to chyba tyle na temat tych broni. Jeszcze zobaczmy, jak się nim strzela w ruchu. No scope. Teraz scope. No, sami ocencie. Mi się wydaje, że jest lepsze od poprzedniego pistoletu. Ok, jedziemy dalej. Nóż. Noża chyba się nie da ulepszyć. No cóż, nóż. Dwa ciosy, lewy, jakieś dźgnięcie od góry, potem z wymachem, prawy, zaczyna od wymachu. No, chyba niczym się nie różni. No to nóż jak nóż. Nie ma tu żadnego blisko celu, żeby go dziawnąć. Co to kurwa jest? O! Można to sobie testować, jeśli chodzi o... No to fajnie. To przetestujmy to. Nie wiedziałem, że się da przestrzeliwać duże przedmioty. Będziesz będzie miał głowę. Często się przestrzelić nie da w tej broni. Ale pewnie ze snajpera by się dało. No i... Nożem niestety go nie dziabnę. Sorry ludzie. Okej, jedziemy dalej. To jest nóż też, ale ten jest fajniejszy. Zobaczcie. Na nim wam pokażę. Widzieliście? Wątpię, żeby dało się przebić coś nożem. Nie, nie da się nic z tym przebić. Ale jak widzicie, fajny jest nożyk. Gdziekolwiek traficie, zabijacie. Tylko trudno nim trochę na dalsze odległości zrzucać. Bo już trzeba wziąć pod uwagę, że on opada. O, na tą odległość go nie zabiło. To dość dziwne. Ale jak widzicie, nożyk jest bardzo fajny. Polecam tą broń każdemu, kto chce cicho zabijać. No nic. Tyle na temat noża. Można nim fajniej rzucać w biegu. Tak po prostu na odwal się rzucać. Może się zabije, może nie. Jest więcej celów, no to na pewno się trafi. Jest większa szansa, przynajmniej. No, o, dwa cele jednym rzutem, nieźle. No nic. Teraz jak widzicie ten nóż. Bardzo fajny, naprawdę mi się podoba. No dobra, jedziemy dalej. Co mamy dalej? Granaty. Okej, granaty. Tutaj się trochę inaczej rzuca granata. On się pokazuje wam, jak się odbije. Widzicie? Można nim fajnie kombinować. No i rzućmy mu pod nogi. Tylko pierwszego. Widzicie, wybuch. O, teraz rzućmy temu. O, teraz rzućmy tamtym. No, granat jak granat. No, chyba każdy widział granat.
Jak mówię, fajnie to wygląda tutaj w tym kombacie, że można projektor jeżdżą od razu widzieć. Jak się odbije, gdzie doleci. O, zanim wybuchnie. I on wybuchnie tutaj. To jest bardzo fajnie. Ne? Można ta od kilku ścian naraz odbić. Jest takie miejsce, gdzie to się fajnie rzuca tutaj. Jeszcze wam na żadnym filmiku tego nie pokazałem, ale no cóż. Nie było okazji. Okej, okay, jedziemy dalej z tym koksem. Co mamy dalej? Granaty. Moonblock. Przynajmniej nie trzeba ich kupować. Dobra, jedziemy z tym granatem. Co on robi? To jest chyba granat błyskowy. No chyba wiecie, oślepia i tak dalej. Bierzmy go w niebo. Może na to ślepi. Pyk. O, widzieliście? Zostaliśmy oślepieni. Jeszcze raz wam pokażę. Parę sekund mamy z widy. Zazwyczaj tyle wystarczy, żeby rozwalić przeciwników. No. No to tyle na temat tego granata. Jedziemy dalej. Co my mamy teraz? U. Co ten granat robi? Nie mam zielonego pojęcia, prawdę mówiąc. Na pewno nie zabija. Zobaczmy na sobie co tam. Pyk. Mamy z widy. Z widy. O, no i to właśnie robi ten granat. No nic, jedziemy dalej. O kurwa, za mocno, dobra. Shop, jeszcze raz, weapon. No nie, jednak nie jedziemy dalej. To już była ostatnia zabawka, jaką nam dali do dyspozycji w tej becie. Ale mam nadzieję, że wam się podobało to. W następnym odcinku pokażę wam moce wszystkie, jakie nam dali. Parę ich jest akurat, więc zapoznacie się z nimi. To tyle ludzie, szczoczka.